Howard Phillips Lovecraft. Sny w domu wiedźmy. Walter Gilman nie wiedział, czy to gorączka wywołała sny, czy może raczej na odwrót. Na wszystko padał cień przyczajonej pradawnej plugawej grozy, starego miasta i przeżartych pleśnią bluźnierczych spadzistości dachu, pod którym pisał, studiował i borykał się z równaniami i prawami. Chyba, że akurat miotał się na prostym, żelaznym łóżku. Słuch niesamowicie mu się wyczulił, osiągając prawie prymitywny poziom odbioru, będący niemal nie do zniesienia. Gilman już dawno temu zatrzymał tani zegar kominkowy, którego tykanie przywodziło mu na myśl huk dział pułku artylerii. Nocami słabe odgłosy czarnego miasta na zewnątrz, złowrogie chrobotanie szczurów przeżartych przez robactwo ścianach wystarczyły, by odbierał je niby swoiste diabelskie pandemonium. Mrok zawsze zdawał się przepełniać niewyjaśnione dźwięki, a jednak czasami dygotał ze strachu, póki odgłosy nie ucichły, a wówczas odbierał inne, nieco słabsze odgłosy, które jak podejrzewał, czaiły się pod nimi. Znajdował się w niezmiennym, nawiedzonym, pełnym legend Arkham, z tulącymi się do siebie dwuspadowymi dachami, zwieszającymi się i zaciemniającymi poddasza, gdzie pośród mroku w dawnych czasach przed ludźmi króla chroniły się czarownice. W mieście tym nie było bardziej mrocznego i owianego złą sławą miejsca niż szczytowy pokój, w którym znalazł swą przystań. W tym bowiem domu i w tym pokoju schroniła się ongiś stara Keiza Mason, która w niewiadomy po dziś dzień sposób umknęła z Salem, unikając stryczka. Było to w 1692 roku. Kat popadł w obłęd, bełkocząc o niewielkim, futrzastym stworzeniu z białymi kłami, które wybiegło z celi Keizach i nawet sam Cotton Mather nie był w stanie wyjaśnić znaczenia kątów oraz łuków nakreślonych na szarym kamiennym murze jakimś lepkim czerwonym płynem. Może Gilman nie powinien był tak zawzięcie studiować. Geometria nieeukulidesowa i fizyka kwantowa mogą nadszarpnąć każdy umysł. Kiedy zaś na dodatek ktoś interesuje się folklorem i usiłuje wyśledzić dziwne źródła wielowymiarowej rzeczywistości na podstawie pewnych upiornych wzmianek z opowieści gotyckich i bluźnierczych plotek przekazywanych wieczorami przy kominku, trudno spodziewać się choćby częściowego wyzwolenia od silnego napięcia psychicznego. Gilman pochodził z Haverhill, lecz dopiero kiedy poszedł do koledżu w Arkham, zaczął wiązać wyższą matematykę z fantastycznymi legendami o pradawnej magii. Jakaś aura tego mrocznego miasta mocno musiała wpłynąć na jego wyobraźnię. Profesorowie z Uniwersytetu Miskatonic nalegali, by choć trochę przystopował i z własnej woli zrezygnował z uczestnictwa w niektórych wykładach. Co więcej, odwiedli go od czerpania wiedzy z wątpliwej wartości ksiąg, zawierających sekrety, które przechowywano pod kluczem w skarbcu uczelnianej biblioteki. Stało się to jednak po nie w czasie. Gilman zdążył już zajrzeć do zakazanego, przerażającego nekronomikonu Abdula Al-Hazreda, niepełnej księgi Eibonu i wyklętego Unasprenlichen Kulten von Juntza, by porównać swą abstrakcyjną formułę dotyczącą właściwości przestrzeni i wymiarów, to co znane z nieznanym. Wiedział, że jego pokój znajdował się w starym domu wiedźmy i właśnie dlatego go wynajął. W kronikach hrabstwa Essex sporo było wzmianek o procesie Keizach Mason, a to co wyznała na torturach sądowi i katu bez reszty zafascynowało Gilmana. Opowiedziała sędziemu Hartronowi o liniach i krzywych, które można nakreślić, wyznaczając kierunki wiodące poprzez ściany, przestrzenie do zupełnie innych miejsc poza nimi. Sugerowała przy tym, że wzmiankowane linie i krzywe były często używane podczas pewnych spotkań o północy, w ciemnej dolinie białych kamieni za Mindon Hill i na bezludnej wysepce na rzece. Wspomniała także o czarnym człowieku, o swej przysiędze i o nowym sekretnym nachabejskim imieniu. A potem nakreśliła tę linię na ścianie swojej celi i zniknęła.
Gilman uwierzył w dziwne rzeczy dotyczące Keizach i przeszył go dziwny dreszcz, gdy dowiedział się, iż jej dom stał jeszcze od ponad 235 lat. Kiedy doszły go słuchy, jakoby Keizach po dziś dzień pojawiała się w starym domu i wąskich uliczkach opodal, gdy dowiedział się o nieregularnych śladach ludzkich zębów pozostawianych na ciałach niektórych śpiących, zarówno w tym, jak i w sąsiednich domach, o dziecięcych krzykach rozlegających się podczas wiosennego przesilenia i Wigilii Wszystkich Świętych, o fetorze wyczuwalnym często na poddaszu starego domu po tych dwóch przerażających okresach w roku, a także o małym kudłatym stworzeniu o ostrych zębach, nawiedzającym obracającą się w ruinę budowlę i ze zawziętością mękającym ludzi w najciemniejszą noc tuż przed świtem. Postanowił, że za wszelką cenę musi tam zamieszkać. Wynajęcie pokoju nie było trudne. Dom był wszak mało popularny. Ludzie niechętnie w nim mieszkali i dawno już obniżono tu ceny czynszu do minimum. Gilman nie mógł powiedzieć, co spodziewał się tam odnaleźć. Wiedział jednak, że chciał znaleźć się w budynku, gdzie wskutek jakichś okoliczności, bardziej lub mniej gwałtownie, pewna stara kobieta z XVII wieku posiadła wiedzę matematyczną wykraczającą być może poza największe współczesne osiągnięcia Plancka, Heisenberga, Einsteina i de Sitera. Badał belki i gipsowe ściany w poszukiwaniu tajemniczych znaków we wszystkich dostępnych miejscach, gdzie tapeta złuszczyła się i odwinęła, a w ciągu tygodnia udało mu się wynająć pokój na poddaszu od wschodu, gdzie Keizach uprawiała swoje czary. Pokój stał pusty niemal od początku. Nikt bowiem nie chciał zabawić w nim dłużej. Niemniej właściciel domu, z pochodzenia Polak, w sprawie wynajmu tego pomieszczenia okazał się wyjątkowo nieufny. Gilmanowi wszelako nic się nie stało, aż do dnia, kiedy dostał tej gorączki. Nie ujrzał widmowej postaci Keizach przepływającej przez posępne korytarze i pokoje, ani małej pokrytej sierścią istoty wślizgującej się co noc na poddasze, by go dręczyć. W swych poszukiwaniach nie natknął się nawet na zapisy inkantacji. Bywało, że spacerował zaciemnionymi, niebrukowanymi alejkami, cuchnącymi wilgocią i grzybem, przy których czaiły się przycupnięte blisko siebie przeraźliwe, brązowe domy, liczące sobie Bóg wie ile lat, nachylone, rozwieruchtane i łypiące drwiąco wąskimi oknami o małych kanciastych szybkach. Wiedział, że tu właśnie wydarzyło się od dziś wiele dziwnych rzeczy i coś zdawało się sugerować, że pomimo pozorów spokoju, upiorna przeszłość, ta najmroczniejsza, najbardziej wstydliwa i zakazana, wciąż była żywa i miała się całkiem nieźle, przynajmniej wśród niektórych z tych krętych, wąskich uliczek. Dwukrotnie wybrał się również łódką na owianą złą sławą wysepkę na rzece, szkicując osobliwe kąty przybierane przez rzędy omszałych, szarych stojących kamieni, których pochodzenie jest niejasne, zagubione gdzieś w pomroce dziejów. Pokój Gilmana był spory, lecz o dziwnie nieregularnym kształcie. Północna ściana lekko nachylona do wewnątrz, podczas gdy niski sufit opadał delikatnym skosem w tę samą stronę. Pomijając szczurze nory i ślady pozostawione przez inne nocne stworzenia, nie było dostępu ani nawet śladu dawnego dojścia do wnęki, która musiała istnieć pomiędzy ukośną ścianą a prostym zewnętrznym murem domu od strony północnej. Aczkolwiek w ścianie widocznej z ulicy można było wyraźnie dostrzec okno, dawno temu zabite deskami. Poddasze nad pokojem, które musiało mieć spadzistą podłogę, było równie niedostępne. Kiedy Gilman wspiął się po drabinie na zasnuty pajęczynami stryszek nad resztą poddasza, odkrył pozostałości dawnych szczelin, otworów zabitych skrzętnie starymi deskami i zabezpieczonych twardymi drewnianymi kołkami, typowymi dla ciesielki z czasów kolonialnych. Żadne jednak słowa perswazji nie były w stanie przekonać nieugiętego właściciela domu, by pozwolił mu spenetrować którąś z tych zamkniętych przestrzeni. W miarę upływu czasu jego zainteresowanie nieregularną ścianą i sufitem w pokoju narastało. Zaczął bowiem nadawać osobliwym kątom matematycznego znaczenia.
które dość jeszcze niejasno poczęło zdradzać mu ich rzeczywiste przeznaczenie. Stara Keizach, konstatował, musiała mieć swoje powody, by żyć w pokoju o tak dziwacznie wzniesionych ścianach, czyż bowiem sama nie wyznała, że to właśnie dzięki pewnym układom kątowym zdołała wydostać się poza granice przestrzeni znanego nam świata. Jego zainteresowania zwolna przeniosły się z niebadanych pustych przestrzeni za ukośnie ułożonymi powierzchniami na same powierzchnie, a ściślej mówiąc na cel, jaki wytyczał ich szczególny układ. Pierwsze symptomy zapalenia opon mózgowych, a wraz z nimi sny, wystąpiły z początkiem lutego. Już od jakiegoś czasu niezwykłe kąty ścian w pokoju Gilmana zaczęły wywierać nań dziwny, nieomal hipnotyczny wpływ. W miarę zaś trwania mroźnej, posępnej zimy, coraz częściej popatrywał on z uwagą w róg pomieszczenia, gdzie opadający sufit stykał się z wychyloną do wewnątrz ścianą. W okresie tym Gilman przejmował się mocno niemożnością skoncentrowania się na nauce. Obawiał się nadchodzących egzaminów semestralnych. Jednak nadpobudliwość słuchowa równie mocno dawała mu się we znaki. Życie stało się nieustającą, prawie niemożliwą do zniesienia kakofonią rozmaitych odgłosów i co gorsza, zaczął on również odbierać inne, rozlegające się bez przerwy dźwięki, dochodzące być może z nieznanych obszarów poza światem żyjących, balansujące na granicy słyszalności. Jak dotąd najbardziej nieprzyjemnymi znanymi dźwiękami było szuranie szczurów w starych ścianach. Czasami ich skrobanie wydawało się nie tylko ukradkowe, ale wręcz celowe. Gdy dochodziło spoza pochyłej ściany północnej, mieszało się z dziwnym jakby suchym chrzęstem, a kiedy rozlegało się od strony zamkniętego od wieków poddasza nad pochyłym sufitem, Gilman zawsze zastygał w pełnym niepokoju bez ruchu, jakby spodziewał się czegoś strasznego, jakiegoś niewysłowianego koszmaru, który co prawda nierychliwy, zjawi się któregoś dnia, by go ostatecznie pochłonąć. Sny były pozbawione choć odrobiny zdrowego rozsądku, a Gilman poczuł, że muszą być wypadkową jego zainteresowań i dogłębnych badań z dziedziny nauki i etnografii. Zbyt wiele rozmyślał o niejasnych przestrzeniach, które zgodnie z tym, co mówiły mu jego prawidła, musiały leżeć poza znanymi nam trzema wymiarami, a także o możliwości, że Keizach Mason, za sprawą jakiegoś niepojętego impulsu czy wpływu, zdołała odnaleźć bramę do tych obszarów. Pożółkłe ze starości kroniki, zawierające zeznania jej i jej oskarżycieli, były tak niesamowicie sugestywne we fragmentach mówiących o rzeczach wykraczających poza znane ludziom doświadczenia, a także w opisach nader ruchliwej kosmatej istoty, służącej jej jako chowaniec, że pomimo niesamowitości szczegółów wydawały się boleśnie wręcz realistyczne. Wspomniane stworzenie, nie większe niż spory szczur i nazywane przez miejscowych brązowym Jenkinem, zdawało się owocem łagodnego przypadku masowej histerii, gdyż w roku 1692 ni mniej, ni więcej, tylko 11 osób twierdziło, że go widziało. Były też świeższe plotki, kłopotliwe zeznania powszechnie szanowanych rzeczowych osób, które trudno uznać za fałszywe, potwierdzające się w znacznej liczbie szczegółów. Świadkowie twierdzili, że stworzenie miało długą sierść i wygląd szczura, lecz jego brodate oblicze z ostrymi jak igły zębami, choć złowrogie, przypominało ludzkie, łapy zaś wyglądały jak ludzkie ręce. Istota była posłańcem pomiędzy starą Keizach a diabłem. Karmiła się krwią wiedźmy, wysysając ją niby wampir. Jej głos przypominał odrażający chichot, a umiała mówić wieloma językami. Spośród wszystkich ohydnych okropności pojawiających się w snach Gilmana, nic nie przepełniało go większą paniką i odrazą niż owa drobna, acz bluźniercza hybryda, której postać jawiła się w jego wizjach po tysiąckroć bardziej nienawistna, aniżeli mogło to wynikać z lektury pradawnych kronik,
i cierpliwego przysłuchiwania się powtarzanym pokątnie plotkom. Sny Gilmana w dużej mierze dotyczyły lotów pośród bezkresnych otchłani zmierzchu, o dziwnych barwach, wśród których rozlegała się oszałamiająca kakofonia niepokojących dźwięków. Otchłani, których własności, tak grawitacyjnych, jak i materialnych, a także ich relacji wobec jego własnej istoty, nie potrafił ani nie próbował wyjaśniać. Nie chodził ani nie wspinał się, nie latał ani nie pływał, nie wił się ani nie pełznął, a jednak doświadczał wrażenia ruchu, na pół umyślnie, na pół nieumyślnie. Co się tyczyło jego własnego stanu, nie potrafił ocenić go właściwie, gdyż ze względu na jakieś dziwne zakrzywienie perspektywy nie mógł dostrzec swoich rąk, nóg ani torsu. Czuł jednak, że jego ciało fizyczne oraz zdolności uległy bliżej nieokreślonej, cudownej transmutacji i deformacji rzutu, choć pozostawały w pewnym dość groteskowym związku z jego normalnymi właściwościami i proporcjami. Otchłanie nie były bynajmniej niezamieszkane. Wypełniały je charakteryzujące się niemożliwymi do opisania kątami i układami płaszczyzn masy substancji o nieludzkich odcieniach. Niektóre z nich wydawały się organiczne, inne zaś nieorganiczne. Kilka obiektów organicznych obudziło w jego umyśle odległe, mgliste wspomnienia, choć nie potrafił powiedzieć, co na swój ironiczny sposób przypominały lub sugerowały. W późniejszych snach zaczął rozróżniać odrębne kategorie, na które owe obiekty organiczne zdawały się dzielić i które w każdym przypadku wyraźnie segregowały gatunki ze względu na ich styl, zachowania i podstawy motywacyjne. Spośród tych kategorii jedna grupowała obiekty nieco mniej nielogicznie i irracjonalnie w ich poczynaniach aniżeli członkowie innych kategorii. Wszystkich tych obiektów zarówno organicznych, jak i nieorganicznych nie sposób opisać, a co dopiero zrozumieć. Gilman porównywał niekiedy materię nieorganiczną do pryzmatów, labiryntów, połączonych sześcianów i płaszczyzn, a także gigantycznych budowli. Organiczne natomiast rozróżniał jako bąble, ośmiornice, wije żywych hinduskich bożków i skomplikowane arabeski poruszające się płynnymi wężowymi ruchami. Wszystko, co ujrzał, było niewypowiedzianie złowrogie i przerażające. Kiedy zaś którakolwiek z organicznych istot swymi ruchami dawała mu do zrozumienia, że go zauważyła, fala upiornego, dojmującego lęku, który go wówczas ogarniał, powodowała, iż natychmiast się budził. O tym, jak poruszały się istoty organiczne, nie potrafił powiedzieć więcej niż o samym sobie. W pewnym momencie zauważył kolejną zagadkę. Tendencję do pojawiania się pewnych istot jakby znikąd lub znikania z równie niezrozumiałą gwałtownością. Wycie i przeraźliwe ryki przenikające najdalsze zakamarki otchłani były niezbadane, czy to pod względem tembru, rytmu czy wysokości. Wydawały się jednak zsynchronizowane z mglistymi zmianami wizualnymi zachodzącymi u wszystkich tych nieskończonych obiektów pospołu organicznych i nieorganicznych. Gilman odczuwał przez cały czas lęk, którego intensywność zdawała się urastać do niewyobrażalnych rozmiarów podczas kolejnych niejasnych, niepokojąco nieuchronnych fluktuacji. Nie w tej wszelako obcej domenie spostrzegł brązowego Jenkina. Ów szokujący koszmar został zarezerwowany dla pewnych ostrzejszych snów, które nawiedzały go, im głębiej zatapiał się w objęcia hipnosa. Leżał pośród malw, usiłując nie zapaść w sen, gdy nagle słaba, migocząca poświata rozjaśniła starodawny pokój, ukazując wśród fioletowej mgły konwergencję pochyłych płaszczyzn, które tak dogłębnie zaprzątały jego umysł. Groza wychynęła najprawdopodobniej ze szczurzej dziury w kącie i potruchtała do niego po podłodze wyłożonej szerokimi, zapadającymi się deskami z wyrazem złowrogiego oczekiwania na małym, brodatym, ludzkim obliczu. Szczęśliwie jednak sen ów zawsze kończył się, zanim istota zdołała zbliżyć się doń na tyle, by mogła go dotknąć.
miała diabelnie długie, ostre psie zęby. Gilman każdego dnia usiłował zabić otwór szczurzej nory. Nocą jednak jej mieszkańcy, kimkolwiek byli, przegryzali się przez przeszkodę. Któregoś dnia właściciel domu zabił otwór kawałkiem blachy, lecz tej samej nocy szczury wygryzły w niej nowy otwór, wypychając przy tym, czy wywlekając na zewnątrz do pokoju, dziwny mały kawałek kości. Gilman, mimo gorączki, nie poszedł do lekarza. Wiedział bowiem, że nie zdałby egzaminów, gdyby polecono mu zgłosić się do uczelnianej przychodni, podczas gdy każdą wolną chwilę powinien obecnie przeznaczyć na zakuwanie. I tak był już do tyłu z matematyką i psychologią ogólną, choć liczył, że zdoła przed końcem semestru nadrobić zaległości. Z początkiem marca do jego snów wkradł się nowy szczegół, a koszmarnemu wizerunkowi brązowego Jenkina zaczął towarzyszyć zamglony kształt, coraz bardziej przypominający przygarbioną starą kobietę. Wizja ta zaniepokoiła go niepomiernie, lecz ostatecznie uznał, że w osobliwy sposób przypomina ona staruchę, którą spotkał dwukrotnie w mrocznym labiryncie uliczek przy opuszczonym, odludnym nabrzeżu. W czasie owych spotkań złe, sardoniczne i dziwne, przenikliwe spojrzenia niewiarygodnie starej babiny przyprawiały go o gęsią skórkę, zwłaszcza za pierwszym razem, kiedy wyjątkowo duży szczur wybiegający z mroku sąsiedniego zaułka całkiem irracjonalnie przywiódł mu na myśl brązowego Jenkina. Teraz, jak skonstatował, owe nerwowe lęki odzwierciedlały się w jego chaotycznych, posępnych snach. Nie mógł zaprzeczyć, że stary dom wywierał nań zły wpływ, lecz jego mroczne zainteresowania, pozostałości z dawnych lat, nie pozwalały mu się stamtąd wyprowadzić. Domniemywał, że za jego mroczne fantazje w całości odpowiedzialna była gorączka i gdy tylko ta osłabnie, upiorne wizje odejdą. Były to wszelako widzenia zdumiewająco wyraziste, żywe i przekonywujące, a gdy się budził, doznawał osobliwego odczucia, że doświadczył więcej aniżeli pamiętał. Miał przeraźliwą pewność, że w tych niezapomnianych snach rozmawiał zarówno z brązowym Jenkinem, jak i starą kobietą i że oboje oni namawiali go, by udał się z nimi na spotkanie z trzecią wielkiej mocy istotą. Pod koniec marca zaczął nadrabiać zaległości z matematyki, choć inne studia pochłaniały go coraz bardziej. Doznał intrygującego olśnienia związanego z rozwiązaniem równań Riemannowskich i zdumiał profesora Abhama swoim pojmowaniem problematyki czwartego wymiaru oraz innych zagadnień, które dla reszty klasy były czarną magią. Któregoś popołudnia, podczas dyskusji na temat możliwości osobliwych zakrzywień przestrzeni i teoretycznych pomiarów zbliżenia czy nawet kontaktów pomiędzy naszą częścią wszechświata a najróżniejszymi odległymi zakątkami przestrzeni kosmicznej, w rodzaju najdalszych gwiazd, otchłani transgalaktycznych czy miejsc tak bajecznych i odległych, jak kontrowersyjne pojmowane jednostki kosmiczne, znajdujące się poza całym einsteinowskim kontinuum czasoprzestrzennym. Gilman, zabrawszy głos, zdumiał wszystkich znajomością tematu, choć niektóre z hipotez wywołały później nową falę plotek na temat jego nerwowej, wynikłej z samotnego trybu życia ekscentryczności. Studenci kręcili głowami, słysząc śmiałą teorię, że człowiek byłby w stanie, dysponując wiedzą matematyczną, wykraczającą poza wszelkie znane nam obecnie dokonania w tej dziedzinie, przenieść się rozmyślnie z Ziemi na wybrane przez siebie uprzednio ciało niebieskie, mogące znajdować się w bliżej odeń niesprecyzowanej lub nawet nieskończenie wielkiej odległości w przestrzeni kosmicznej. Krok taki, stwierdził, wymagałby dwóch jedynie etapów. Po pierwsze, wyjścia ze znanej nam sfery trójwymiarowej i po drugie, powrotu w konkretnym punkcie do tejże przestrzeni. Punktów tych natomiast może być nieskończenie wiele.
O tym, iż jest to możliwe bez rozstawania się z życiem, świadczy mnóstwo przypadków. Prawdopodobnie każda istota z przestrzeni trójwymiarowej jest w stanie przeżyć w czwartym wymiarze, ale jej przetrwanie drugiego etapu zależy od tego, jaką obcą część przestrzeni trójwymiarowej wybierze na miejsce swego powrotu. Mieszkańcy niektórych planet mogą żyć na wielu innych, nawet tych znajdujących się w innych galaktykach lub w zbliżonych fazami wymiarowymi innych kontinuach czasoprzestrzennych. Lecz rzecz jasna, istnieć musi cała reszta światów niebezpiecznych dla obu stron, czy to ze względu na matematyczne zestawienie ciał, czy sfer przestrzeni. Było również możliwe, że mieszkańcy danej krainy wymiarowej przeżyją wejście do wielu nieznanych i niepojętych światów, wielu bądź nieskończenie wielu wymiarów, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz danego kontinuum czasoprzestrzeni i na odwrót. Sprawa ta podlegała naturalnie dyskusji, lecz można było mieć niemal pewność, że rodzaj mutacji zapoczątkowany przejściem z danej płaszczyzny wymiarowej na inną nie będzie w pełni destrukcyjny dla biologicznej integralności człowieka w naszym pojmowaniu tego określenia. Gilman nie miał pewności co do założeń tego ostatniego przypuszczenia, lecz tę mglistą wątpliwość przyćmiewało niezbite przekonanie co do prawdziwości innych, bardziej wstrząsających zagadnień. Profesorowi Abrahamowi najbardziej przypadła do gustu jego demonstracja wiedzy z zakresu wyższej matematyki w połączeniu z pewnymi elementami pradawnej wiedzy magicznej o ludzkim lub nawet praludzkim rodowodzie, przewyższająca w znacznym stopniu nasze możliwości pojmowania wszechświata oraz rządzącymi nim praw. Z początkiem kwietnia Gilman zaczął się poważnie martwić, gdyż gorączka, która go nękała, bynajmniej nie spadała. Ponadto zaniepokoiły go doniesienia współlokatorów o rzekomych przypadkach jego chodzenia we śnie. Wydawało się, że często wstawał z łóżka, a mężczyzna mieszkający w pokoju niżej donosił o skrzypieniu desek podłogi w późnych godzinach nocnych. Człowiek ten wspominał też, jakoby słyszał nocami odgłos obutych stóp, lecz Gilman był pewien, iż tamten się mylił, gdyż buty, jak i reszta przyodziewku, znajdowała się rano tak, jak je pozostawiał. W tym mrocznym starym domu urojenia słuchowe nie należą do rzadkości, czyż bowiem sam Gilman nie odniósł teraz wrażenia, że z mrocznych czeluści, za pochyłymi ścianami i dachem dochodziły i inne jeszcze, poza szczurzym skrobaniem odgłosy. Jego boleśnie wyczulone zmysły zaczęły nasłuchiwać dochodzących ze zamkniętego poddasza kroków i niekiedy złudzenia okazywały się nad wyraz realne. Wiedział wszelako, że stał się somnambulikiem. Dwakroć bowiem nocą jego pokój zastano pusty, choć ubranie leżało na swoim miejscu. Zapewnił go o tym Frank Elwood, kolega ze studiów, którego bieda zmusiła do wynajęcia pokoju w tym mrocznym, obskurnym i powszechnie nielubianym domu. Elwood uczył się do rana i zajrzał do pokoju Gilmana z prośbą o pomoc w rozwiązaniu pewnego szczególnie trudnego równania, lecz mieszkanie zastał puste. Może nie powinien był otwierać niezamkniętych na klucz drzwi, gdy nie uzyskał odzewu na swoje dość natarczywe pukanie. Lecz potrzebował pilnie pomocy i przypuszczał, że nawet obudzony jego przyjaciel nie będzie miał mu tego za złe. Ani za pierwszym, ani za drugim razem Gilmana nie było w pomieszczeniu, a kiedy mu o tym wspomniano, zastanawiał się, dokąd mógł się udać, boso i tylko w piżamie. Postanowił rozwikłać tę zagadkę, jeśli doniesienia o jego lunatyzmie będą się powtarzały. Myślał nawet o rozsypaniu mąki na podłodze w korytarzu, aby stwierdzić, w którą stronę się udał lunatykując. Domniemywał, że wychodził drzwiami, gdyż za wąskim oknem nie było najwęższego nawet parapetu. Dni mijały, a wyostrzony gorączką słuch Gilmana zaczęły drażnić modlitwy, głośno odmawiane przez nader pobożnego mechanika nazwiskiem Joe Mazurewicz, który miał swój pokój dwa piętra niżej.
Mazurewicz opowiadał długie, szaleńcze historie o duchu starej Kejzach i kudłatej, obrzydliwej istoty o długich kłach i dodawał, że zjawy te nękały go tak okrutnie, że tylko srebrny krucyfiks otrzymany z tego właśnie względu od ojca Iwanickiego z kościoła świętego Stanisława był w stanie przynieść mu ulgę. Teraz modlił się, gdyż niedaleko już było do sabatu czarownic. Zbliżał się maj, a wraz z nim noc Walpurgi, kiedy na ziemię przybywały demony z najczarniejszych otchłani piekieł, a wszyscy niewolnicy szatana zbierali się, by dokonywać plugawych czynów i wypełniać bluźniercze obrzędy. W Arkham zawsze był to fatalny okres, choć prawi mieszkańcy domów przy Miskatonic Avenue oraz ulic Hike i Solnostal udawali, że nic o tym nie wiedzą. Wydarzy się wiele złych rzeczy i być może również zaginie kilkoro dzieci. Joe wiedział o tym, gdyż jego babka w starym kraju słyszała różne opowieści od swojej matki. O tej porze roku rozsądnie było modlić się i odmawiać różaniec. Przez 3 miesiące Kejzach i brązowy Jenkin nie zbliżali się do pokoju Joe ani Paula Choińskiego, ale to nie mogło oznaczać nic dobrego. Widać, że coś szykowali.